Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku Call of Juarez w Więzy Krwi. Dzisiaj będziemy starali się uwolnić naszą porwaną senioritę. O kurde. Ej, ciężka sprawa, shit. Dobra, spróbujmy zatem jeszcze raz. Wiemy już, że ci snajperzy mogą zdjąć nas na jeden strzał. Aha, tak jest. Ci po prostu trzeba było ich zdjąć szybciej, niż dali radę cokolwiek zrobić. Spokojnie, bracie, jak się ktoś zakocha, to tak już jest. Okej, tu możemy się sposiłkować naszym uroczym spowalniaczem czasu. Jestem ciekawy, skoro my takich siekamy, to kto nam jeszcze podskoczy w tej grze? Gdzie jest ta gwiazdka? Chwila, czy ja przypadkiem nie miałem osłaniać Tomasa? A to przecież ja rozwaliłem tych snajperów. Na twój rozkaz? O, chyba nie, chyba jednak na mój. Dobra, jedziemy. Trochę mi to nie wyszło, ale chciałem dobrze. Użyjmy zatem może najlepszego na świecie. Najlepszej na świecie kombinacji. Dobra. I nawet udało mi się odblokować ten tryb koncentracji. Ja tam na nic nie czekam. Jestem zwarty i gotowy. Aha, tylko że ty idziesz tyłem, tak? No dobra. Nie ma sprawy. Jestem ciekawy, czy ta seniorita zasługuje na naszą pomoc. I told you he won't run. I don't know where you two peckerheads are from. But is it really worth getting your asses shot off for some greaser's whore? You sorry assholes mess with the wrong son of a bitch. I'm wanted from Colorado to Texas, boys. I'm the one who killed that Texas Ranger in El Paso. And the Jericho Kid in Abilene. They call me the Rattler, because that's how fast I am. The Rattler? Son of a bitch. So no one would blame you if you turned tail and ran. You killed the Jericho Kid? So you have heard of me? Nope. I'll kill you before you clear leather. You hear me? Oj, coś mi się nie wydaje. Spokojnie. Spokojnie, stary. Wszystko jest w jak najlepszym, pod jak najlepszą kontrolą. No i co? Kto pierwszy podniesie? Jak myślisz, ziom? Co, kurwa? Okej, okay, jakoś go zabiliśmy, aczkolwiek nie mam pojęcia cały czas, jak działają te pojedynki. Ale było bardzo miło. Przegrałem z nim tylko w sumie 3 razy. Wiem, William, że znasz drogę do kościoła, mój kochany Klecho. Zamknij się. Ej, ale w sumie... Nie, te pojedynki są dla mnie nie do ogarnięcia, nie mam pojęcia, jak one działają. Wygrałem oczywiście, nie wiem, tylko że nie wiem jak. Jakby był ktoś, kto może mi opisać, jak to tak naprawdę śmiga, to byłbym bardzo wdzięczny. No spoko. Widziałem, bo to ja go zabiłem, braciszku.
Koleś się chyba zaciął. Więc tak naprawdę... W ogóle jestem ciekawy, jak tutaj jest z amunicją. Czy ten ziomek tę amunicję podnosi automatycznie, czy... Nie, no chyba podnosi automatycznie. Ale czy ona się może jakoś kończyć? Jakoś skończyć, to miałem na myśli. Tak, zabiłeś ich na śmierć, mnie rozwala. Serio. Wow, wow, wow. Tutaj jeden, drugi, trzeci, coś tam jeszcze jest. Ok. Ej, kosimy. Znaczy, pewnie kwestia tego, że poziom gry ustawiłem na normalny, ale... No jest nieźle. Bardzo mi się podoba. Sposób, w jaki ich rozwalamy. Taki kurde serio, taki westernowy shooter. Jaram się w opór, nie mógł się zaczekać Gunslingera. Chociaż pewnie, kiedy to słyszycie, to już Gunslinger wyszedł. Och, zaczyna popłacać, to się zgadzam. Ale ten auto-aim jest jednak mega przydatny. Znaczy nie wiem jak w sumie jak on działa, bo on działa tak. Celuje jednym pistoletem, a jakby celuje chyba... Którym celuje? Tak, celuje lewym pistoletem, a prawy się namierza automatycznie. Ale jest to po prostu chyba niezbędne jak się strzela przy użyciu dwóch na raz. I don't know, but if they leave, we won't find them. I ain't got a clear shot. God damn it. If you want to piss Rattler off, you go right ahead. Gilmore, go look around. She's running to the church. I co, brachu? Co w takim razie zrobimy? Let's take him out. Jeden. I drugi. Ktoś tu jeszcze będzie czekał na moją śmierć? Czy teraz już tylko urocza seniorita podziękuje mi za uratowanie życia? Who are you? Friends. Easy now. We won't let him hurt you. I need help, brother! Jasne, jasne, już idę. Mhm. I znowu to, co uwielbiam. Ale cały czas nie jestem w tym dobry. O kurde. Jakim cudem? Po prostu trochę ostrożniej. Dobra, ten zdechł. Co za tej snajperzy? Bo mam wrażenie, że zdjęli mnie na raz. Ha, to w ogóle był koleś. O kurde! Shitung. Tutaj jeden. Tu jakiś tam drugi. Shit. Nie, to mi się nie podoba. Zdecydowanie trzeba chwilę odsapnąć. W zaciszu kościoła. Dobra. Jeszcze jakiś snajper. Ale chyba ogólnie całkiem nieźle. A oni gdzie zwiali? No nie, William teraz mi zabrał dziewczynę. No tak. Tam na pewno jest jeszcze jakiś snajper. O co chodzi? Made some dangerous enemies today, amigo. I am Juan Mendoza. Friends call me Juarez. Ray McCall. And these are my brothers,
Thomas and William. Thanks for the help. No, thank you, amigo, for rescuing my beautiful Marisa. I'd like to invite you all to my Alcazar this evening for a little celebration. Sure. Why not? Excelente. It is not far from here. Just ask anyone. Everyone knows Juarez. Right. Thanks, Ray. But next time, maybe you should ask us before agreeing to break bread with a bandit like that. They don't seem like such a bad sort. You trust them? I didn't say that. I don't know who you two are anymore. Juan Mendoza was the leader of the largest outlaw gang in Juarez. Everyone was afraid of him, even his beautiful Marisa. What worried me more was the way Ray looked at her. And Ray wasn't one to back down. Trouble was brewing, and I didn't know how to put a stop to it. Friends, I invited you here today because I have something that needs done, and I believed you are the men to do it. The gringos you gunned down work for a pendejo by the name of Devlin. This greedy bastard is blowing up every mountain south of the border, searching for a treasure that by all rights belongs to the people of Mexico. By people, you mean you. Why, of course. You want Devlin dead? Dead, missing, disappeared. I just want him gone. But to get to Devlin, you must first defeat his many hired guns. And you'll pay us for this, hmm? I will give you a share of the treasure. How you even know there is a treasure? It was the ransom for Montezuma, held hostage by Hernando Cortez. Aztec gold, emeralds, diamonds as big as your fist, riches beyond compare. That's just a fairy tale. No, mijo. It is real, very real. And it can be ours. Where is this Devlin? Ray, you can't be serious. You would be doing the people here a very great service. Devlin and his men have killed many innocents. Women, children. My brothers do not need more blood on their hands. We all have blood on our hands, boy. You two will get dirty one day. Besides, who said anything about killing? It will be enough if Devlin and his men just go back to where they came from. Do we have a deal?